cocaine. I'm in love with you. Cześć, siemanko, z tej strony Marcin Gaming i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z tutaj 60 Second, i bierzemy tutaj klasyczny i nie wiem co tutaj mamy wziąć. Zbieranie jest trochę no słabe, nie wiem czy mnie to trochę mnie to zagłusza, dajmy to trochę ciszej. Zbieranie jest trochę słabe, bo tylko zbieramy apokalipsa, szkolenie. Może dajmy zaraz przetrwanie, bez, nie wiem, bez takiego, I don't know. Może dajmy Little Boy, nie wiem, Fat Man, to jest normalne, więc spróbujmy. Ostatnio byłem na łatwym, więc spróbujmy teraz normalny, po kolei. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Dobra, nie mamy tej... tej grubej nie ma. Mhm. Dobra. Oni chyba jeść nie chcą jeszcze, więc... no. W ogóle czekajcie. Sorry, postawię telefon. Bo mi się teraz film renderował z Niebezpiecznej Ligi, więc nie wiem czy już się pojawił na kanale, czy się pojawi dopiero, ale poczekajcie chwilę, muszę wrzucić film, na razie na prywatny będzie, nie będę wam spoilerował, po prostu obejrzycie, po prostu obejrzycie. Albo już oglądaliście. I don't know. Dobra. Już film się ładuje. Na YouTube możemy kontynuować sobie ładnie, fajnie grę. Tutaj. Czemu mi to... no. Dziękuję bardzo. Nie muszą nic. Nic im nie potrzeba. To jest dobre. Jak nic im nie trzeba. Dobra. Okej, pić. Wszyscy są pić, okej. Niech wszyscy piją. Tutaj niech idzie. Dobra, kobieta pójdzie. Nie wiem, maskę weź. To jest najlepsze chyba, maska. Bo jeśli to jest taka apokalipsa, taka wiecie, bomby i tak dalej, to... bo tam jest taka bomba, więc no, to jest pewnie napad terrorystów. I chodzi tutaj o to, że radioaktywne rzeczy tutaj są. I lepiej chodzić w masce. Dobra, dziwne zadanie się... a, dziwne zdaje się, że cały schron porusza się co kilka minut. Co? Za każdym razem trochę gwałtowniej. Znowu się zaczyna. Teraz jest o wiele gorzej. Trzęsienie ziemi. To trzęsienie ziemi. Trzymajcie się czegoś mocno. Tak, latarki cię trzymaj. Chorzy jesteście? O. Co to było? Aha, okej. Myślałem, że jak będą się trzymać latarki, to zepsują, ale... jednak... jakby odwrotnie. Ale chamstwo. Czekajcie, bo tu piszę Timmy. Trochę wody i wtedy się napić, więc oni chcą oboje pić. Spoko.
Aha, okej. Okay. Przyszła niby taka wesoła kompania i mówią, że okradają bogatych i dawają biednym. Jak tak patrzę na nas, to my trochę biedni jesteśmy, ale w sumie z drugiej strony mamy szczelbę, mapę, mogą uznać, że jesteśmy bogaci. No, ale okej. Biedni w sumie jesteśmy. Ciekawe, co oni na to powiedzą. A, widzicie? Jednak jesteśmy biedni. Niekiedy jest dobrze być biednym, bo później się dostaje. Więc jeśli mówicie, że jesteście bogaci, to zostaniecie okradnieni. Okradzień! O, ja pierdolę. Zacznij mówić normalnie, ok? Wiecie, o co chodzi. Będziecie biedni, będziecie dostawać wszystko w trakcie wojny. Bo co spacer po radioaktywnym pustkowiu? Ta, już ci dam. Ta. Weź z karabinem, spójrz na zewnątrz. Jeśli coś cię zaatakuje, to zastrzel bez wyjątków, dobra? Ale nie kobietę. Mówiłem bez wyjątków, ale kobieta to jest wyjątek bardzo duży. No i patrzcie, wysłałem kobietę i już przyniosła bardzo dużo rzeczy. Ty to się dzisiaj przydałaś, ty to masz. O, zmęczona, głodna. A oni chcą pić. Dobra, ona chce pić, oni. Dobra. Kobieta chce jeść, mężczyźni chcą pić. Niech będzie. Kogo wyślesz na ekspedycję? No, Dolores nie wyślę, bo dopiero co wróciła, jest zmęczona. To wyślemy Teda. I co? Okej. Okay. Dobra, dobrze im jest, więc spoko. Tak, posłuchajcie radia. Tylko jak zepsujecie, to was zatłukę. Dobra? Dobra. Co oni mają? Głód, pragnienie? No kurde! Ty mi daj. O. Ona ma głód, pragnienie. Dobra, maska, nie zepsuj. Masz maskę, przeżyj. I nie psuj. Wziął maskę. Spoko. Ona jest zmęczona. On chce pić. On jest spragniony, dobra. Jak na razie spoko. Ty mi powie coś zjeść. Dobra. Do role jest wszystko ok. Użyjcie radia dla słusznych czynów. Nie zepsujcie. No to radio mnie teraz trochę przeraża. Możecie to wyłączyć. Jednak mi się to nie podoba. Ona chce pić. Ile razy wam powtarzać? Ja nie chcę mapy przed sprawdzeniem, no kartki przed sprawdzeniem Timiego. Dobra. Ona chciała pić, bo już zapomniałam. Tak, chciała pić. Ta kartka mnie tak wkurza, ona się włącza, gdy chcę kliknąć w Timiego, a mi się włącza ta kartka. Nie wiem czemu. O, Dolores wypoczęła. Ale dobrze nam idzie. Dobra. O, wypoczęła. On jest głodny. No patrzcie, no. Szlak mnie trafi za chwilę. Okej. On chce pić. On chce jeść. Spoko. Na ekspedycję. Nikogo.
Na razie nikogo. Nie będziemy wysyłać co chwilę kogoś. To może się też źle skończyć. Timmy trzyma się nieźle. Ona, okej, okay, Dolores marzy o porządnym posiłku, czyli to znaczy, że chce jeść i to Ted chce jeść. Dobra, więc możemy tak zrobić i jemu zabrać, bo nie chce jeść, więc nie jest głodny i nie musi iść. No nie. Nie szykujemy ekspedycji, na razie. Coś drapie w drzwi, ale nie za bardzo myślę. Dobra, coś uparcie drapie w drzwi, więc bycie upartym to nie jest miła cecha, więc no nie otwierajmy. Ted jest głodny i spragniony. Dobra. Okej. Więc ona chce pić. On chce oboje, tak? Tak. A on nic nie chce. No, mały coś. Długo wytrzymujesz, może planujmy. Oni teraz myślą, że nie wiem, oni znaleźli jakieś wskazówki rządowe w radiu, w jakimś obcym głosie czy coś i coś chcą, powinniśmy tego posłuchać, ale jaki to będzie miało wpływ na dzieci? I don't know. Zobaczmy. Zobaczymy. I co? Dobra, fajnie, nic się nie stało złego. Wszystko okej. On jest zmęczony. On chce tylko pić. Kurde, pij! Boże, on nie chce przyjąć picia. Za chwilę nie dostaniesz. Mały niech idzie. O nie, o nie, o nie! Maski mu nie dam! Fuck! Jestem okropny. O nie! O nie! O nie, on teraz umrze chyba. Chyba, że przyjdzie, ale chory. Ale żeby przyjść z apteczką chociaż. Dobra, ignorujmy to. Jedzenie dla nas jest ważne. Nie będziemy mu dawać. Nie będziemy. Ona chce pić. O, chce pić. No, jedzenie, picie jeszcze bardziej w sumie. Ty mi mógłbyś przynieść trochę picia. Chociaż trochę.
Okej. No może posłuchać radia. Ten jest głodny. I Dolores też. Widzicie? Jedzenie jest ważne. W sumie wszystko w tej grze jest ważne. I przyszedł zdrowy? O, przyniósł picie. Tylko tyle. Jedna butelka. Masz szlaban. Serio. A nie. Nie tak szybko. Ja za szybko ten. Za szybko po prostu. Okej. Okay. Wszyscy chcą pić, poza nim on chce jeść. Okej. Okay. Dobra. Dolores pójdzie. Czemu nie? Okej, on jest głodny. Ona jest strudzona? Co? I don't know. Co jej na to poradzić? Nie wiem, maskę ubierz i idź. Nie wiem co oznacza strudzenie. Aloha? Słyszałam jakieś pukanie. A on pragnienie głód. Chłopie, to już trzecia runda. Trzeci dzień, w którym cię karmię. Nie przesadzaj. Aha. Co? Od jakiegoś czasu siedzi pod naszymi drzwiami, pytając, czy nie chce, chcielibyśmy kupić kamienia. Czyli oni mówią o swoim sąsiedzie, że ich sąsiad przeżył wybuch i chce im sprzedać kamienia. Chorzy. Chyba oszalał. Okej, okay, teraz chcę pić. Może sprawdźmy tak. Tak, chcę pić. I on nic nie chce, dobra. Pij se, chłopie, pij. Spoko. Dobra, nic nie chcecie. O Boże, co to jest? Mi się nie podoba. Jak to się stało? To jakieś szaleństwo. Musimy wziąć się w garść. Jeśli mamy mieć jakiekolwiek szanse na przetrwanie. Aha. Odbija i coś dzwoni. Halo? Coś dzwoni? Kogo tu telefon? Ja tutaj telefonu nie widzę, nie brałem. Okej, okay, on chce pić. Kogo wysłał się ekspedycję? O nie! O nie, Dolores nie wróciła. O nie! O fuck!
Najgorzej. On chce pić. A, on jest zmęczony, okej. On chce pić. Dobra, to... To wtedy pójdzie. Co oni chcą łowić walizką? Chorzy jesteście? Mam chyba odbija. Ale tak... Tak poważnie. Serio, wiem, że to jest dobry pomysł w sumie. Instynkt przetrwania, ale... Walizkę zepsujecie? I nie będziecie mogli się przygotować na przykład na takie coś, żeby wziąć walizkę. I na przykład... No nie wiem. I don't know co do tego. Co ja mogę do tego wziąć? Mapę może? Ale plus tutaj. Nie wiem, czy to coś daje w ogóle to oznaczanie, ale mam nadzieję, że tak. Okej, no. Pokaż mi jego stan. Okej. No, stan krytyczny widać. Pragnienie, głód, zmęczenie, studzenie, okej. Więc. Chciałbyś wszystko, to dostaniesz, żebyś, kurde, przeżył. Tak długo nikogo nie ma. Biedaku, teraz sam siedzisz. Sam se siedzisz. O, i mu przeszło. Ani głodny, ani spragniony. Mamy problem, proszę państwa. Poważny problem. Gdy długo żyjemy pod ziemią bez latarki, jeśli jej... Aha. A, okej, teraz rozumiem. Tak. Możemy Możemy naprawić latarkę. Dokładnie, i naprawiliśmy. Na szczęście mamy tą książkę. Zajebiście. Naprawiliśmy latarkę, no... Spoko. Szkoda, że sikiery nie mamy. Okej, teraz chcesz pić. No trochę mało wody teraz mamy. O! Oj, no i przyniósł sikierę teraz, dobra? O nie, zepsuł mapę. Widziałem, że zepsuł mapę, bo... Tak. Boże. Głódy. Okej. Dobra, masz. Jedz. Może... Dzieci nie wypuszczajmy na razie. On i tak jest zmęczony, nie strudzony, ale jak Dolores była strudzona, to... To też nie wróciła. Okej, on chce głód. On chce głód, tak, pewnie. On chce głód. On ma głód. On chce coś zjeść.
Czy powinniśmy się o nie upomnieć? No w sumie. Idźcie, no. Może coś da, może coś. O Boże! Nie mogę. Wtedy, patrzcie, Boże, co to jest? To nie mogę tu nic pokazać. Szkoda. Czemu tam jest krwawy ślad ręki? O Boże. O Boże. Dużo zupy. Głód pragnienie. Okej. Ten ślad mnie niepokoi. On nie skrypi. A Ted wygląda jak niedźwiedź. Jest głodny. Niedźwiedź, który jest głodny. Klasyk. Mamy tutaj jakiś deal, co? Okej, mamy dużo zupy, więc dajmy mu zupę. Jeśli ma nam coś zdradzić, jakieś informacje rządowe, to niech se ma zupę. I co do tego? Dowiedzieliśmy się czegoś? Chyba nie. To był fake. Ten gościu to był fake. A tu znowu ten gościu z workiem. Don't. Dajcie spokój. Będziesz chodził, kurde, i worki sprzedawał. Okej, on chce pić. I on też chce pić. Z wodą trochę słabo. Okej, co tu mamy? Tak. Mapa, naprawcie mapę. Oczywiście. No, ta książka to jakieś cudo. Normalnie. Cudowna książka. Wszystko potrafi naprawić, naprawdę. To złota rączka. Ale... Dammit, pokaż mi, co on ma. Nic poważnego. Dobra. Nie jedzcie grzybów. Może być niezdrowe. Oni już te grzyby chcieli jeść. Pragnienie. Czemu wy macie pragnienie? A co z głodem? A mamy ścinać drzewo. Nie, mam tu w dupie. Nie będziemy ścinać żadnego drzewa. W dupie mam.
Dokładnie, dokładnie, nie? Żadny z nas drwale, nie jesteśmy drwalami. Jesteśmy tutaj survivalowcy, ale musimy siedzieć w swoich tutaj, w swoim bunkru, nie będziemy wychodzić na radioaktywne środowisko, czy tam coś, no, tak. Aha, jakąś walizkę ktoś nam tutaj dał. Tak, fajnie, to wejście, no. No i co? No i co było? No i Ted zachorował. Czyli jakaś choroba była w walizce, no zajebiście. Okej, on jest głodny. Co mam na chorobę poradzić, gdy nie mam walizki? Dobra, słuchajcie tego rządu. Słuchajcie. Co wam powiedział? Wow. Dziękuję. Nie wiem z jakiego powodu. Pragnienie. Nie chcą wszyscy pić. Ale dziękuję bardzo za zaszczyt. Zmęczenie, no nie. A on ma strudzenie, to też nie, no. No fuck. Nie będziemy nikogo wypuszczać. Ale nawet bez wypuszczania idzie. Okej, zmęczenie, strudzenie. I strudzenie. Nie wypuszczamy. Okej. Dobra, Ted chce pić. Aha, oboje chcą pić. Dobra. Spoko. Jak na razie jest dobrze. 50 dzień. Nie wiem, jak długo trzeba wytrzymać. O, jest głodny. O! Szczur! Okej, nie możemy pozwolić, by ta kreatura dostała się do naszych zapasów. Teraz... Co użyć? Sikierę? Czy szczelbę? No... No nie mamy za bardzo szczału. Użyję... No to będzie beka. Użyjemy szczelbę i jak? Nie ma szczałów. I don't know. Jeśli byśmy faktycznie... Nie patrzysz na to, że nie mamy szczałów. Gdybyśmy faktycznie szczelali, to by było no łatwiej trafić niż taką siekierą, którą musimy podnieść, no bo jest ciężka, musimy ją najpierw podnieść i wycelować. No
za łatwe to by nie było, ale nie możemy nic nie możemy zostawić po prostu takiego szczura, więc spróbujmy karabinu. Spróbujmy. O! Słyszałam strzał. No i ja tak sobie myślałam, że... No. Nasze puszki są bezpieczne, dobra. Kudłaty mutant chyba. Okej. Więc chyba zabili szczura. Kurde, nie naciskam. Tylko w tego Timiego, a ty mi kuźwa mówisz, że niby naciskam w zeszyt. No, weź się ogarnij. To tu ktoś nas atakuje i będzie wyważać drzwi. Serio? Ktoś nas tutaj grozili nam, że będą nas tutaj że nas zabiją po prostu. O, weźmy sikierą ich pogońmy. Może to są takie cwele, takie wiecie, no idą nastolatki takie. Co się stało z sikierą? Pragnienie głód. To. Aha. Dobra, albo nie wiem. Nie wiem, może znajdziecie jakieś zdjęcie od niego? W książce? Nie wiem. O! Chyba widziałem. Tu jest. Rodzinna fotografia. Ej, spoko. Ej, i tu jest taki ten. Drzewo i tu jest namalowany Ted. Z sikierą. Śmieszne. A no, miałem sprawdzić, jaki mam stan. On jest głodny. Pokaż mi tego Timiego ile razy. I studzenie, dobra. Więc Ted tylko coś potrzebuje na głód. W ogóle Ted może iść? Studzenie. Studzę głos. Cicho. Spokój. Okej. Okay. Ted jest głodny? Okej. Okay. No szlak mnie zaraz trafi. A on nic, dobra. Znowu się dobijają?
Ufuk. Aha. To mamy przejebane. Nie potrafimy odgadnąć, co czeka nas dalej. Jesteśmy na łasce i niełasce oprychów, którzy nas chwytali, a to nie wróży szczęśliwego zakończenia. To może być nasz koniec. Spędziliśmy 55 dni w schronie. Wow. Co? Oblaliśmy egzamin na drwala. Co? Graffiti. Sesje radiowe. Więzi rodzinne. Aha. A gdzie to jest? Gdzie ta Dolores nasza? O, tu. 28 dzień. Dolores nie powróciła. Ale jest jeszcze halo i niespodziewany telefon. Okej. Spoko. What the fuck? Nie przetrwaliście. Boże, co to za zakończenie? W tej grze jest chyba za dużo złych zakończeń. Naprawdę. To teraz miałem tylko nieszczęśliwe zakończenia. Teraz było tylko, nie wiem, jesteście, nie, po prostu nie przetrwaliście, albo zostaliście schwytani, nie wiem, coś takiego. Nie wiem, czy w ogóle jest tutaj szczęśliwe zakończenie. Mam nadzieję, że tak i że je kiedyś zrobię jakimś cudem. No. Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że zostawicie łapkę w górę i suba, jeśli tego nie robicie. Do tego dzwona oczywiście, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach. A jeśli nie dostajecie, jeśli jeszcze nie dostawiacie tutaj najnowszych powiadomień, to odsubujcie i zasubujcie znowu z dzwoneczkiem. Powinno się naprawić. Dobra, możecie też wpaść na Instagram i serwer na Discordzie, link w opisie. Trzymajcie się, pa i cześć.